Ten sport mnie bardzo interesuje i od małego właściwie lubiłem grać w tenisa. No i tutaj poznałem pana Macieja i tak zainteresowało mnie to. Forehand mi dobrze wychodzi, a backhand to jeszcze muszę popracować. Takie mam marzenie, żeby kiedyś zagrać w wielkim turnieju, nawet w Pucharze Davisa i żeby wygrać dla nas, dla Polski. Myślisz sobie, że będziesz w przyszłości też grał w tenisa? No może. Ale tak bardziej rekreacyjnie, czy...? No tak... dla hobby. Sport, przynajmniej w moim przypadku, sprawia mi dużo frajdy. A teraz jak przychodzisz na trening, to co robisz? Jak wygląda trening krok po kroku? Najpierw piłka nożna. Potem odbijamy forehand, backhand, potem jest serwis. Za kilka lat będę grał rekreacyjnie. W tenisa? Tak, w tenisa. Ciężko było dzisiaj na treningu? Tak, tak. Moją mocną stroną są serwy. Tak, zamierzam za parę lat grać w tenisa. Po prostu moje koleżanki zapisały i też postanowiłam się zapisać. No i jak ci idzie w porównaniu z koleżankami? No może być. Tenis daje mi frajdę. No i fajne granie. No i uczenie się grać. Te obozy to wyjeżdżamy na takie kolonie na 10 dni i tam będą różne atrakcje ufundowane, dużo czasu będziemy grali. Jeśli nie byłoby tenisa, miałabym więcej czasu wolnego, ale zadowolona jestem z treningów. A co daje sport w życiu człowieka, powiedz? Siłę, poczucie siebie. A tobie co daje tenis? Poczucie takie psychiczne, że jestem, tak? Umiem, mogę, potrafię.